Cześć, Aleksandra Florczak, a wraz ze mną Marcin Neumann. Cześć, Marcin. Cześć, Ola. Co ty masz za plaster? Co ty zrobiłeś? No troszkę się tam porysowałem. Słuchaj, kobieta powinna pierwsza wyciągać rękę, więc troszkę wystrzeliłem za szybko, jeśli chodzi o podanie ręki. Nic się nie stało. Dobrze, ale jesteś cały, rozumiem. No pewnie. Bo tutaj tylko palec uszkodzony. Nie, no tylko... Lekko. To jest szkoda, bo dostałem informację, że tam już pewne paski puściły przy tym plexi, że można było to kontynuować i go naprawdę już dzisiaj dorwać, bo już zaczęły puszczać te paski. Szkoda, bo jeszcze chwila konsekwencji i już bym tą szmatę miał. Jezu, ja widziałam ten cały roast wasz. Jak ja to oglądałam na początku, to ci szczerze powiem i widzą, że na początku było zabawnie. Potem zrobiło się bardzo tak, że ja już nie miałam ochoty tego oglądać i było tragicznie. No ale ja w ogóle tam nie chciałem. Ja w ogóle miałem taką nieprzyjemność tam siedzieć z nim, że to twoja nieprzyjemność z oglądania to jest nic w porównaniu tego, co ja musiałem przechodzić. Natomiast powiem ci dlaczego, ze względu na to, jakie były poruszane tematy. Tematy dzieci, w ogóle polityka przewijana się. To jest straszne. To jest, jak można w konflikt dorosłych włączać dzieci? To jest bydle. To jest po prostu bydlak. I potem jeszcze te wszystkie zarzuty o byciu majciarzem, o niebyciu, jakieś takie wyjaśnianie tych wątków cały czas i te polityczne rundy w ogóle wtrącone w to wszystko, to był hit. Tak komicznie to, nie, to był hit wyglądało, cringe'u, a potem... Cringe'u, to był a hit cringe'u, to tak. Był cringe. Tak, no ja to tak odebrałam, ale piszcie jakby... Ale ja odebrałem to tak samo. A na koniec to po prostu, nie wiem jak to określić, ale no po prostu to, co zobaczyliśmy, to było fenomenalnie dziwne. To znaczy? No mówię tutaj o tym strzelaniu z pistoleta na wodę na przykład. No przecież to jest debil, no. Przecież to jest skończony debil. Nic. Nie, bo z tym pistoletem to chodziło o nawiązanie do wywiadu, rozumiem, prawda, Marcin? Ja nie wiem, co on ma, przecież on ma pustkę we łbie, przecież tam jest sieczka. My gadamy. Wiesz, że po tym wywiadzie i po tym całym właśnie, po tej sytuacji, ty byłeś przeszukiwany pewnie na roście, bo my teraz jako dziennikarze jesteśmy przeszukiwani. Tak. Ja nie mogłam dzisiaj energetyka wnieść nawet. Naprawdę? No. Aż tak? No. Nie mogłam puszki, wiesz, przenieść. Także tak. No ale na koniec, to jak ty, jaką ty miałeś agresję w sobie, tam trzech gości cię trzymało, trzech ochroniarzy, a ty jeszcze ten stóp zdałeś radę podnieść. Jak ty, dlaczego taka agresja w ciebie wstąpiła na sam koniec? Bo ja miałam wrażenie, że na początku była bardzo duża, potem jakby tak cię znudziło to trochę wszystko, a na koniec znowu po prostu jak nabuzowany byłeś. Ola, myślę, że to jest troszkę rozmawianie o tym samym, bo tak jak ustaliliśmy, że jest to bydlak, który... zachowuje się jak bydlak, porusza tematy jak bydlak, więc po prostu nie dziw mi się, że i nie dziwcie mi się, że za wszelką cenę chcę go dopaść, bo jemu się naprawdę to należy. Tak, prawidłnie mu się to należy. A z tym stołem, to trochę nie przesadziłeś? Trochę źle wycelowałem, no. Masz rację. Jakby ten ochroniarz dostał, to... A szybki był, nie? No bardzo, jak Matrix. Wszyscy to my, to jest mem po prostu teraz, nie? Nie, no to jest viral, może nie viral, mem, viral. Słuchaj, no, ochroniarze są wysportowani, jak widać. Bardzo dobrze, bo w innym wypadku, ja myślę, że ty mógłbyś nawet, no, mogłoby dojść do czegoś złego, na pewno. Nie przemyślałeś tego, co? Nie przemyślałem. A ten pistolet na wodę też został, czy tobie coś się stało, bo... No, przecież ja go złapałem, że to jest w ogóle nie, że on nawet nie zdołał uderzyć, bo ja ten pistolet przechwyciłem. Te pistoleci. Tam była woda faktycznie, czy coś innego, bo na ten Marcin ostatnio też coś nie, przynosił. Jakieś kulki. Kulki to były na kulki. Jakieś w paintballa bawił, no przecież to jest debil, no. Ale na kolory było naprawdę na kulki? Nie, na bo kulki, ale nie na kolorowe. Plastikowe? Tak. Ale to mogło też coś stać przecież. Gdzie plastikowe kulki, słuchaj, jakbyś w oko dostał. Ola, naprawdę wierz mi, że ja nie będę kalkulował, czy kulka była plastikowa, czy metalowa. Ja mam jutro go dopaść i zrobić robotę. Rękawice. Są, mówisz, że bardzo dobrze siedzą. Tak, bardzo twarde, bardzo dobre specjalnie na taką walkę i muszę powiedzieć, że tak, rękawice jeszcze mi nie siedziały w ręce. No i to, co też widziałam na relacji Cloud, czyli to, że pokażesz teraz, że ta głowa wcale nie jest taka silna i nie do pokonania. Rozmawiałeś z Pawłem Myźwiakiem tak, o tym. Oczywiście, bo to jest w ogóle taka historia gdzieś urosła w internecie, że ma bardzo twardą głowę, że jest odporny. To jest nieprawda. Nie ma odpornych na ciosy. Są tylko źle trafieni, a ja go jutro trafię dobrze.
Marcin, czy ty w ogóle myślisz o tym, że może dojść do porażki? Nie myślę w ogóle o takich rzeczach. Ja w ogóle nie myślę o wyniku, ja myślę o tym, żeby wyjść mu najebać. Jesteś... Ale w ramach reguł, które będą określone. Dojdzie do czwartej rundy? Nie sądzę. Nie wiem, wszystko się może zdarzyć, ale osobiście nie sądzę. Jakbyś teraz przegrał, to się skończą też free fighty chyba. Nie, Ola, nie gadajmy w ogóle o takich tematach. Nie ma takiej opcji. No dobrze, no to jutro zobaczymy, co będzie się działo tak i jest. Ja trzymam kciuki i też mam nadzieję, że widzowie będą zadowoleni z twojego występu, ale ty widzę, że jesteś nabuzowany, przepełniony energią i teraz jest chyba dobrze, już tylko robota. Jestem dobrze przygotowany, także będzie dobrze. Dziękuję, Marcin. Dziękuję bardzo.